Jausysny ICU, witam was bardzo serdecznie w odcinku z Pyro. Gramy na mapie Badwater, na mapie, już wam mówię! Aj, niestety, na mapie Badwater jest to odcinek już z Pyro, już nie pamiętam co, czy to mówiłem, bo trochę mnie rozproszył ten chłopak, co do mnie teraz mówił. No jak już pewnie wiecie, o w mordę, jak już pewnie wiecie, zchodźmy głupi z centrum. O, Ubera mam w głowie. Dobra, Pyro też zabijemy. Jeszcze może Sentry nam się uda zniszczyć. Tak jest. No i zaczęliśmy już, kurczę, grubo, ale niestety akcent mi dał tego. IC mi dał, kurczę, akcent mi dał, banie. Już się tego spodziewałem, bo coś już za pięknie to wyglądało. No i tak jak wiecie, na tych odcinkach z daną klasą będę wam pokazywał odcinki z brońmi, których używam najczęściej. I dzisiaj dla klasy Pyro akcent, kurczę, nie denerwuj mnie. I dzisiaj w klasie Pyro jest z tymi setami brońmi, jest to odmienia się Digrizer, Flara oraz młot pneumatyczny, czyli lewarek, bądź jak to woli po angielsku, jest to też Power Jack, tak właśnie, Power Jack. No i już wam zrobię taki szybki opis broni dla tych, którzy może nie wiedzą, chociaż wątpię, że są takie osoby, ale czemu nie? Okej. Otóż Digrizer, jak wiecie, pozwala wam na szybszą zmianę broni, co jest bardzo dobre w wygraniu z Flarą, gdyż wtedy możecie zrobić takie dobre combo, czyli możecie wtedy dość szybko podpalić, podbić przeciwnika i wykonać uderzenie z Flary, co zadaje przeciwnikowi coś ponad właśnie 90 HP, w zależności od tego, jak długo go przed podbiciem jeszcze podpalicie, bo ja czasami robię to już tak dość szybko, że to jest tylko takie malutkie, takie podpalanko, podbicie i Flara, czyli w zasadzie zadaje mu tak do 100 damage'a. Ale lewarek, jak wiecie, jest to młot dla Pyro, który po wyjęciu go pozwala wam na bycie odrobinę szybszym, ale zaś jednym minusem tej broni jest to, że kiedy macie go wyciągniętego, jesteście bardziej podatni na obrażenia, także radzę wam go używać jedynie w chwilach, w których chcecie dojść gdzieś na dane miejsce walki. Bo po prostu możecie umrzeć szybciej niż byście się tego spodziewali, czego myślę, żebyście nie chcieli. Dobra, przedostaliśmy się już na kurde koniec. Na początek rundy. Boże, co ja gadam? Nie wiem co gadam. Na do bazy. I teraz chyba akcent nie pożał. Aha, zboczyłem się. Medyk, otworzysz? No zblokowałem się w drzwiach, what the fuck? No, dzięki. Lol, najszybsza chyba runda ever. Ile to trwało, ty? 3 minuty? 3-minutowa runda? What the fuck? LOL. Jedna z najszybszych run, jakie widziałem. LOL. Takiego czegoś to się nie spodziewałem. Kupiłeś kurwa wszystkich na serwerze. Robią ci laski czy co? Czy ty im? Nie wiem jak to działa kurwa. Nie, nic z tych rzeczy. Jakoś to się tak stało. Niektórzy tak reagują i ja niezbyt lubię odpowiadać na takie komentarze, jak tutaj właśnie teraz Eddie podał. I nie bierzcie tego do rzeczy, Boże, nie bierzcie tego do siebie. Jakiś kurczę zamotany jestem, bo nie wiem co mam mówić normalnie. I jedno z najgorszych rzeczy, które spotyka mnie w TF-ie i w jedynych chwilach, kiedy nie gram Engineerem, to jest właśnie ten setup, ta minutowa przerwa, w której latasz i nic nie robisz i zastanawiasz się nad sensem życia lub być może nad jakąś taktyką, jaką by tutaj zrobić nadchodzącym przeciwnikom. No i gramy teraz w obronie, zostały już wymienione dwa strzały. O my gy, jaki soldier, ty, jak on skoczył. A tutaj jest chyba... Wow, no jak to mnie chyciło, ja się pytam! Ja byłem już za skałą, a ty mnie trafił tu. Ja pierniczę! O co tutaj chodzi, ty? Coś po prostu strasznego, naprawdę. Dobra. Lecimy dalej.
Okej, okay, widzę, że już Blue się wzięło troszeczkę do roboty z pchaniem wózeczka. Tutaj jakieś były. Aha. No nie wierzę! Jezus Maria, co ja robię? What the fuck? Jak ja się tak daję zabić? Dobra, panowie, bo ja już tutaj coś dzieje, coś strasznego. Nie, tak nie może być. Dobra, trzeba się wziąć do roboty. Bo niezbyt fajnie nam idzie, naprawdę. Nie podoba mi się to. Drużyna Blue już się coś zbyt bardzo... Ha. No nie! Jest! O to chodziło! O taką flarę mi chodziło. Szkoda, że jeszcze nie zabiłem go w momencie, kiedy był on... Wow! Dobra, kolejny dostał. Supreme, co tam leci? Kurczę, z W plus M1 i co wyciąga? No coś po prostu no, pięknego i strasznego zarazem. Dobra. Lecimy dalej. Właśnie miałem w myślach... O, okej. Okay. Zabiłem go jakimś cudem z tej flary, mimo że nie trafiłem go żadnym odbiciem. No nie! Ale umrzesz, Heavy, prawda? Umrzesz! Nie, nie umarł. No niestety. Pogadam sobie teraz z Suprema, jak sobie świetnie radzi. Ma medyka, który go leczy, więc on się nie boi stawiać przeciw przeciwnościach losu. No i co to więcej rzeczy mam? Nie, Zama pójdzie z nim. Zama za mną nie przepada raczej, tak myślę, bo coś nie chce mnie leczyć, co mnie troszeczkę zasmuca. Ale nie można się zamartwiać takimi rzeczami. Trzeba patrzeć na życie takim, jakim jest. Radzący Icy, tak. No ja znam tylko lewy. Dobra. Pamiętajcie, jak wam zawsze mówię, starajcie się chodzić drogami, którymi zazwyczaj przeciwnicy nie chodzą. Czyli w tej chwili, a raczej w danych chwilach, są to właśnie takie już tutaj tunele. No nie! Kupisz kopek! Fucking hell! No i medyk jeszcze nie padł, bo kurczę, chciałem tak zrobić, że niby uciekam, prawda? Ale a potem następnie zabijam tego medyka flarą i dostał z tej flary, ale miał chyba no, wystarczająco dużo czasu, żeby dojść do bazy i się uleczyć. Więc no troszeczkę nie pykło. Wow! Ale dostał. Dobra, ja sobie podziękuję już. Medyczek jakiś by się przydał, a jak nie medyk, to przynajmniej taki oto skromny dispenser. No i dobra, no i nie wiem co dalej. Dostałem overheala. Myślałem już, że medyk idzie ze mną, ale niestety zostałem porzucony. Rzucił mnie medyk, bo cóż więcej tutaj mówić. No i szczerze, te tutaj skrytki zazwyczaj wykorzystują szpiedzy, więc byłem, można powiedzieć, nawet i przekonany, że... w mordę. Że owy Pyro jest tak naprawdę właśnie takim szpiegiem. Ale zobaczymy. Znowu właśnie idę tym tunelem i boję się, że kurczę, nie wykorzystam tego tak, jakbym chciał. No co? No jeszcze gruby, no pewnie. Ja sobie podziękuję. Naprawdę. Ja się nie będę mieszał, wtrącał, etc. Dobra, jeszcze... Aj, już chciałem ja zabić akcenta, zrewanżować się za to, co mi robił na początku rundy. No, co mnie bijesz, grubasku? No dobra, nie to nie, chciałem być przyjazny, a nie, ty mnie bijesz. Chyba, że chciałeś strzelać tego engineera. No to rozumiem. Ale niestety daję ci ogień na, za taką karę. Dobra. A... Mówiłem. Nie wiem. Dobra, nie wiedziałem, że mówi do mnie, nie? Takie już kurczę nieprzyzwyczajenie. Aj, dostał! Medyk! What the hell? Masz.
Dobra. Czy Zama pójdzie ze mną? Czy Zama pójdzie ze mną w tą magiczną przygodę? Nie! Nie, bo ja nie mam ammo! Nie mam ammo, nie mam amunicji. Do oczu. Tak, amunicja to jest to, co ja lubię. Pójdziesz ze mną, Zama? Idziesz ze mną na tą przygodę? Prawda? Nie, jednak nie, co? Jednak nie. Jednak nie. O, jednak może. To idzie ze mną, czy nie? Amunicja! Nie! W najgorszym momencie! Amunicja! Nie! Nie! I znowu mnie zabiła osoba z tak małą ilością HP! What the fuck? No what the fuck? Kurde, znikł mi program. Dobra. No nie! Czemu tak dzisiaj jest chamsko? What the hell? A co tam robi Soldier? Jakby muszę się tam przejść do niego. Bo on tutaj nam zaraz nam porozwala centurionki. Kurde, niebezpieczny. Dobra. Gdzieś trochę problem, błagam, nie skocz do mnie, nie skocz do mnie. Aż tu, dostaniesz. Tak jest. A strzelisz we mnie rakietką? Chyba już nie strzelisz we mnie rakietką, prawda? Snajper tu. Będziesz na mnie leciał? Będziesz na mnie skakał? A je. Ajajajajajaj. Dobra, ile mam? Potrzebuję ammo nowego. Jeśli próbujesz tam skoczyć do góry, to jest zablokowane, nie da rady. O, ale się wózeczek nam tutaj cofnął. Łow mordę! Zapomniałem, że akcent jednak potrafi strzelać główki. Niezbyt mi się to spodobało, to co musiałem odczuć tutaj. O, trafiłem tą pyrkę. Nie, nie będziesz zabijał moich przyjaciół. Dajesz demo. Razem pokonajmy tego skauta. Omegi! A, what an action! Jeszcze snajper dostał z takiej odległości z flary. No nieźle. Dobra, runda nam się zaraz skończy. Myślę, że that can be it. Dobra, teraz już tak na agresora. Dobra. A masz akcent za te wszystkie headshoty, które musiałem przez ciebie dostać. Dobra, no myślę, że to mogłoby być na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarz i suba, jeżeli chcecie podążać, widzieć dalsze filmy ode mnie. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie, o właśnie, że jeszcze nie zapomnę wchodzić do mojej strony na Facebooku, gdyż tam zamieszczam właśnie wszystkie moje różne pytania do was i tak dalej, które bym chciał od was, na które chciałbym od was uzyskać odpowiedzi. Także bardzo bym właśnie was prosił, żebyście wbijali na tą moją stronę na Facebooka dalej. Lajka i byli na bieżąco z informacjami. Dobra, nie przedłużam dalej zakończenia. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie po raz drugi. Do zobaczenia, na razie i cześć!